cztery zwierzęta jedno na drugim. Jak nazywała się ta przypowiastka? Muzykanci z Blawika. Właśnie. Ty też masz jakieś związki z tym miastem, nie? Ale to nie ma nic wspólnego z bajką. Hej, Geralt, Geralt. A mówią, że to ja jestem okrutna. Pierwszą fasolkę mamy już z góry. Dobra robota. Błędny ogień. Chyba chce mi coś pokazać. Uważaj, nie można im ufać. Ten rycerz nie wygląda jak z bajki. Ciekawe, jak się tu zabłąkał. Dawniej co jakiś czas natykałyśmy się na takiego zamarietto. Błędnych rycerzy jest więcej niż księżniczek. Więc niektórzy zakradali się do bawialni i wchodzili tutaj w poszukiwaniu swoich domów. Bajki. A potem dopadły ich skrzydła. Co za ironia. To wieża długowłosej? Zgadza się. Jeszcze wyższa niż... Czekaj, czekaj. Pamiętasz, co Józio mówił o trzeciej fasolce? Jest. U łysego parobka głęboko pod ziemią. Tak, to musi być to. Chodź. Zawsze wchodziłyśmy na górę po warkoczu, ale nigdzie go nie widzę. Dziwne. Znajdziemy inne wejście. Tu można by się podciągnąć, potem przeskoczyć. Skoro tak mówisz... To ja poczekam na dole. Spinaczka to nie jest moja mocna strona. Ciało księcia. Próbował uwolnić długowłosą, ale skręcił kark.
Proszę, żółta fasolka. Jednak opłaciło się to całe wspinanie. Fasolkę mam, ale długowłosa. Znudziło mi się czekanie na księcia na białym koniu. Dziwisz jej się? Dzisiejsi faceci. Mięczak i modnisie. I dlatego właśnie wybrałaś sobie wampira? Detlaf. On był narzędziem. Tylko i wyłącznie. Szkoda, że o tym nie wiedział. Nikomu nie można ufać. Ja się tego nauczyłam już dawno temu. Teraz jego kolej. Od początku chciałaś go użyć? Nie. Na początku po prostu mnie zaintrygował. Wiesz, jak to było? Kilka lat temu w Metinie miałam tam opchnąć łupy u znajomego pasera. Kiedy się targowaliśmy, do środka wszedł Detlaf. Chciał sprzedać srebrny świecznik. Trzymał go przez sukno. To mnie zaciekawiło. Wyszłam za nim, śledziłam go. Ale szybko połapał się co i jak. No tak. Nadludzkie zmysły. Skręcił w ślepą uliczkę. Kiedy weszłam tam za nim, wyskoczył zza węgła, pokazał zęby. Chciał mnie wystraszyć. Ale to nie zrobiło na mnie wrażenia. W końcu sama jestem potworem, co nie? Wyższy wampir nie zrobił na tobie wrażenia? No, no... Nie wiem, czy gratulować odwagi, czy współczuć głupoty. Zawsze dobrze dogadywałam się z groźnymi miliczkami. To miała być aluzja do mnie? O matko, świat nie kręci się wokół ciebie, Geralt. Ale w gruncie rzeczy trochę go przypominasz. Dusisz w sobie emocje i udajesz obojętnego. Widzisz, gdy poznałam Detlafa, jakoś instynktownie wiedziałam, że on tak naprawdę nie chce zrobić mi krzywdy. Że próbuje mnie przegonić, bo sam się boi. Teraz już rozumiesz? Powiedzmy. I co było dalej? Zaczęliśmy rozmawiać. Spotkaliśmy się raz, drugi, trzeci. No i się we mnie zadurzył. Z początku mnie to nawet bawiło. Ale tylko z początku. Bo on nie kochał jak człowiek, tylko jak zwierzę. Na zabój, bezwarunkowo, dziko. Ciężko odwzajemnić takie uczucie. Nawet komuś mniej pokiereszowanemu ode mnie. Więc któregoś dnia po prostu zniknęłaś? Tak, nie dałoby się inaczej. On by nie zrozumiał tych naszych... Zostańmy przyjaciółmi, nie zasługuję na ciebie i tak dalej. Ale potem, kiedy postanowiłam, że jednak wrócę na stare śmieci, przypomniałam sobie o nim i pomyślałam, że może mi się jeszcze przydać. I grasz z ogniem. Pewnie, że tak. I albo się poparzę, albo puszczę wszystko z dymem. Innej opcji nie ma. Po tym wszystkim, co zaszło, nie boisz się spotkania z Detlafem? Poradzę sobie z nim. Skąd ta pewność? Ty na niego patrzysz jak wiedźmin i widzisz potwora, a ja wiem, jaki jest naprawdę. Możesz być spokojny. Dobra, chodź. Jeszcze trochę i będziemy mogli się pożegnać z tymi cholernymi bajkami. Pokaż, co umiesz.
zlecenie od gęsi. To coś nowego. Naprawdę będziesz się tym teraz zajmował? Prawdziwy wiedźmin nie powinien zostawiać drobiu w potrzebie. Papieroska? Tabaki? Może działeczkę fistechu? To jak będzie? Przypomnij, z jakiej jesteś bajki? Kiedyś sprzedawałam krzesiwa, ale wiecie jak to jest. Interes szedł słabo, więc zmieniłam branżę. A wam czego trzeba, kochani? No mówcie, śmiało. Magicznych fasolek. Masz jakieś? O ile to nie jest nazwa jakichś prochów, to nie bardzo. Ale może chcesz... Hej, skąd masz tę wstążkę? Ona jest moja. Tak? To czemu leżała w krzakach? Znalezione, niekradzione, rybko. Wytłumaczysz mi, o co chodzi z tą wstążką? Nie ma o czym mówić. Dostałam ją od Artoriusa Vigo, jak byłam mała. Miała mnie chronić przed złem. Jak widać, niezbyt się sprawdziła, bo skończyłam, jak skończyłam. A jednak ci na niej zależy. Jakby to powiedzieć, nie mam zbyt wielu pamiątek z dzieciństwa. A ta wstążka przypomina mi stare, dobre czasy, kiedy byłam kimś innym. Kochani, pójdźcie z tymi zwierzeniami gdzieś indziej, hm? Straszycie mi klientów. Może jednak oddałabyś Janie tę wstążkę? Za darmo? To ja daję pierwszą działkę, żeby potem wracali. A za wszystko inne każę sobie płacić. Takie są zasady. Nawet jak ładnie poproszę? Jak ładnie poprosisz, to możemy o nią zagrać w karty. Co tam w ogóle masz na sprzedaż? Tak jak mówiłam. Tytoń, fistech, różne rzeczy. Rozejrzyj się. Dobrze, zagrajmy. Jak przegrasz, to oddajesz wstążkę. Nie rób sobie nadziei. W Gwinta nie mam sobie równych. Thank you.
było, wstążka jest twoja, a teraz spadajcie. No dobra, mów. Ale co? Czego chcesz w zamian? Bo przecież nie zrobiłeś tego z dobroci serca, prawda? Niczego nie chcę w zamian. Ja... Dzięki.